ale warto nie dlatego, co jesteśmy. Chcemy bowiem przejść przez tę drogę krzyżową w duchu wiary, w pewnego rodzaju nastawionym sercem na doświadczenie religijne, na doświadczenie Boga. I to jest pewnie najważniejsze. Człowiek współczesny w Polsce pomyślał, że tak, można przeżyć drogę krzyżową. Ona jest specyficzna, ona jest inna. W jakim sensie fizycznie rzecz biorąc nie dla każdego. Ale do tego Jubileusza otwiera przed sobą wielkie możliwości. Ta, którą rozpoczynamy tą mszą świętą jako pierwszą na terenie naszej małej ojczyzny, ma się stać drogą do pokoju. Kiedy Chrystus po zmartwychwstaniu przychodzi do swoich uczniów, to mówi pokój wam. A wcześniej zapowiada i mówi pokój wam zostawiam, pokój mu wam daję. Nie tak jak ten świat, jak ja. I odkrywamy go od Izajasza jako tego, który jest księciem pokoju i ten pokój ze sobą przyniósł. Patrzę, że myślę o pokoju. Myślimy oczywiście również o tych przykrych sytuacjach na świecie, gdzie go brakuje w znaczeniu także konkretnej sytuacji narodów uciemiężonych. Tych, które są zmuszone do tego, aby bronić swojej wolności i odzyskiwać tereny swojej ojczyzny. O tym też myślimy. Ale to jest efekt i owoc czegoś innego. Ludzi, którzy żyją łaską pokoju w sobie. Kiedy mówimy o drodze pokoju, to niewątpliwie liczymy na to, że Pan w tej drodze będzie działał w nas, aby po zakończeniu tej ekstremalnej drogi krzyżowej być człowiekiem, który jest wypełniony owym pokojem, owym szalonem. Tak jak powiedzieliśmy sobie, określając to słowo szalon, kwestia harmonii poukładanych relacji. I to daje nam jako możliwość bardzo wielką, ekstremalną drogę krzyżową, bardziej niż drogę krzyżową w Kościele, bo ona trwa dłużej. Idziesz od stacji do stacji, ale między jedną a drugą nie ma, w której znaleźć cierpia bramę następna stacja. Jak zazwyczaj zobaczysz w Kościele, w ramach nabożeństwa, kiedy się prowadzimy, ta droga krzyżowa trwa pół godziny, 45 minut, do godziny dwa. Przed nami kilka godzin. Po to, żeby to, co jest treścią wypowiadaną przez Pana Boga, przyswoić i na tym pomyśleć. I niewątpliwie, kochani, tą pierwszą, podstawową, fundamentalną relacją, na którą chcemy myśleć, albo nawet której obecności mamy wroczyć, to jest Twoja i moja relacja do Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia, zobaczcie, na ten dzień przeznaczona, kończący się już dzień, to Ewangelia mówiąca o tym, że Jezus w swoich słowach i czynach nie został zrozumiany jako ten, który jest Synem Bożym, przynoszącym pokój, został potraktowany jako bluźnierca. Natomiast kończy się ta Ewangelia słowami, że wielu poszło za nim i wielu tam w niego uwierzyło. Niewątpliwie ta ekstremalna droga krzyżowa to jest też taka wędrówka, w której chcemy wkroczyć do obecności Jezusa. Chcemy zatem iść z Panem Bogiem, by nabierać się do Ducha Jego spojrzenia na ten świat i Jego Bożego pokoju, bo On dawcą tego pokoju jest. I niewątpliwie każdemu sercu, które się przed Nim otwiera, ten pokój w serce wlewa. Wtedy, kiedy tu jest pokój, to na zewnątrz człowiek ten pokój w każdym słowie, nawet w spojrzeniu, też to wyraża i zaraża go. Nawet wtedy, kiedy na początku z drugiej strony tego pokoju przyjaciół sobie nie widać. Bo to pokój jest zaraźny. I to pokój wchłania wszystko, a nie nie widzi. Idziemy zatem, aby spotkać się z Panem Bogiem i bardzo głęboko samemu ze sobą. I zobaczcie, że taka ekstremalna droga krzyżowa to jest też taki piękny symbol naszego życia. Każdy z nas pójdzie w tej drodze krzyżowej osobno, a jednak razem.
idziemy razem, jako wspólnota, która stąd teraz się wybiera na tę drogę krzyżową. Ale każdy z Was to rozmyślamy. To nie tak, że ksiądz czy ktokolwiek inny prowadzi rozmyślania, głośno dla wszystkich. Tekst jest dla Ciebie, jest jego pomocą, żeby spotkać się z Bogiem i z nim gadać o swoim życiu i o tym, gdzie brak pokoju i czego potrzebujesz. Po to, żeby wołać się do Ciebie tym pokojem napełnił. To piękna przygoda tego wroczenia razem, a jednocześnie indywidualnie i z Panem Bogiem i razem z innymi. Życzę Wam zatem, aby owoce tego wędrowania po drogach krzyża z Jezusem był głęboki pokój, który przyniesie Cię do swoich domów i do swoich środowisk, kończąc drogę krzyżową. PS. Życzę każdemu, żeby